Dzień dobry, właśnie szanowni państwo, wywozimy Ganeszę na kliniki. Najprawdopodobniej jest to jakiś, albo są to wrzody żołądka, albo jest to jakaś kolka, jak problemy z nerkami, dlatego że sytuacja wygląda w ten sposób. Dostaje lekarstwa, jest wszystko dobrze, później po działaniu lekarstw jest bardzo dobrze, w pewnym momencie coś zje, zrobi, znowu jest ból, znowu jest cierpienie, nawet już zwykłe siano powoduje u niej ból wewnętrzny, więc trzeba ją do końca zbadać, trzeba przeprowadzić konkretną diagnostykę, wieziemy ją do Gniezna i tam po prostu będzie przeprowadzona konkretna diagnostyka Ganeszy całościowa, co może być przyczyną tego, że ból nie jest jednostajny, tylko jest okresowy. Kręć, kręć, kręć.